Mikrofon działa. Witajcie, nazywam się Patrycja Andrzejewska, jestem Product Ownerem Responsive Checkout krakowskiej agencji Creative Style. Bardzo mi miło, że w tamtym roku moja prezentacja zdobyła Waszą największą popularność i mam nadzieję, że w tym roku też Wam się spodoba to, co przygotowałam. W tym roku temat będzie nieco szerszy, bo skupię się nie tylko na procesie checkoutu, ale na designie całych sklepów internetowych. Chciałabym powiedzieć o tym, jakie są trendy w projektowaniu sklepów, jaka jest przyszłość designu i jak to wpływa na wskaźnik konwersji. Więc pierwsze pytanie jest takie, czy design jest ważny i czy ma rzeczywisty wpływ na wskaźnik konwersji i na sprzedaż w sklepach internetowych. I takim pierwszym cytatem jest to, że design sklepu internetowego jest tak samo ważny jak design w sklepie stacjonarnym. Użytkownik wchodząc do sklepu, wchodząc na stronę, czuje klimat marki, jest w stanie odebrać jej wartości i jest w stanie podjąć decyzję, czy dokona zakupu w tym sklepie lub nie. Jak pokazują badania, prawie połowa użytkowników przyznaje, że to, jak wygląda sklep, w jaki sposób jest zbudowany, jaki jest jego layout, projekt graficzny, wpływa na decyzję o tym, czy dokonają finalnego zakupu na stronie, czy nie. I teraz chciałabym omówić kilka elementów poszczególnych, które mają wpływ na design sklepu i które mogą być pomocne przy projektowaniu. Pierwszym pytaniem, które często się pojawia u designera, jest to, czy należy się w ogóle przejmować wersją mobilną. Jeżeli wskaźnik odrzuceń na desktopie wynosi 67%, a aż 95% na urządzeniach mobilnych, czyli tak naprawdę tylko 5% użytkowników dokonuje finalnego zakupu na mobile, czy warto przejmować się tymi urządzeniami i wkładać wysiłek w to, by zaprojektować stronę właśnie na te urządzenia? Pojawia się pytanie, czy powinna być to strona w wersji responsive, czy aplikacja mobilna, czy strona mobilna specjalnie dedykowana pod urządzenia mobilne. No i odpowiedź na pytanie, czy warto. Prawie połowa użytkowników, jeżeli trafia na stronę, która nie działa poprawnie na mobile, której layout nie jest dostosowany, uznaje, że biznes nie jest rozwojowy i zwyczajnie opuszcza stronę, nie dokonuje zakupów, ponieważ taki sklep nie jest dla nich wiarygodny. I teraz, jak pokazują dane, już w czwartym kwartale 2011 roku nastąpił tak zwany mobile moment, czyli moment, kiedy liczba użytkowników Facebooka korzystających z urządzeń mobilnych przewyższyła liczbę korzystających z urządzeń desktopowych. Więc był to tak zwany mobile moment. Jeżeli chodzi o e-commerce, w Stanach sytuacja wygląda teraz tak, że oczywiście liczba zakupów dokonywanych na desktopie jest nadal dwukrotnie wyższa, jednak jak widzimy na wykresie, dynamika wzrostu jest dużo wyższa, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne. Trend ten będzie utrzymywał się w najbliższych latach, nie tylko w Stanach, ale także w Europie, więc sytuacja dotyczy rynku europejskiego, rynku polskiego. I te zakupy na urządzeniach mobilnych mają bardzo dynamiczny wzrost. I tutaj też szala zaczyna lekko przechylać się w kierunku urządzeń mobilnych, jeżeli chodzi o ruch w sklepach internetowych. Mamy, na razie są to niewielkie różnice, natomiast już lekko przekroczyliśmy 50%, jeżeli chodzi o ruch w sklepach z urządzeń mobilnych. I tutaj jakby, jeżeli chodzi o sam zakup finalny, oczywiście nadal przoduje desktop, natomiast proces wygląda w ten sposób, że użytkownicy przeglądają produkty w sklepie na urządzeniach mobilnych, na smartfonie bądź na tablecie, następnie już samego checkoutu dokonują na desktopie. Jest to trend, który wynika przede wszystkim z tego, że jednak ten checkout nie jest zoptymalizowany w większości przypadków, w większości sklepów na mobile, jeszcze tak jak powinien być, oraz takich zakorzenionych przyzwyczajeń użytkowników, że tego checkoutu, jeżeli kwota jest wyższa, jeżeli zakup jest poważny, czują się bezpiecznie dokonując to na urządzeniach desktopowych, natomiast to też będzie się w przyszłości zmieniało. W każdym razie odpowiedź na pytanie jest jednoznaczna, tak, powinniśmy dbać o urządzenia mobilne, projektować stronę z zachowaniem tej koncepcji mobile first, projektować na wszystkie urządzenia, na których użytkownik może przeglądać nasz sklep. Drugim elementem, na którym chciałabym się skupić, jest homepage. Jest taki element, od którego, zaczynając projektowanie sklepu, designerzy nie potrafią uciec. Jest to coś, bez czego nie wyobrażamy sobie sklepu, żadnej dużej znanej marki. I jest to karuzela, czyli ten slider, który znajduje się zaraz pod topem w głównym miejscu strony internetowej, który prezentuje bieżące oferty, bieżące promocje, to, co sklep ma do zaoferowania. Jest to zawsze miejsce, gdzie marketerzy chcą zamieścić jak najwięcej informacji. Mamy zmieniające się slajdy i mamy coś, co ma przykuć teoretycznie uwagę użytkownika. No i tak jak tutaj widać, największe marki Walmart, Amazon, tak naprawdę wszyscy podążają tym trendem.
I teraz warto zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście karuzela jest skutecznym narzędziem marketingowym w sklepie internetowym. Powstała nawet taka strona Should I Use Carousel, która prezentuje wyniki badań Nielsen Group i innych firm badawczych i która odpowiada na pytanie, czy powinniśmy używać karuzeli w sklepach internetowych. I odpowiedź jest jednoznacznie nie, dlatego że jedynie 1% użytkowników klika w karuzelę. Z tego 1% 89% tylko na pierwszy slajd. Czyli tak naprawdę te oferty, które tam ukrywamy, które chcemy wyeksponować i które mają zajmować główne miejsce na stronie internetowej, w ogóle nie są w żaden sposób widoczne dla użytkownika. Jest to hidden content, czyli treść, której użytkownik nigdy nie zobaczy, bo on natychmiast zaczyna scrollować stronę i te zmieniające się slajdy nie są dla niego w żaden sposób widoczne. Więc odpowiedź na to jest nie, nie powinniśmy stosować karuzeli. I natomiast jaka jest dla tego alternatywa, bo designerzy często zadają pytanie, ok, ale ja ten content muszę jakoś zmieścić na stronie głównej. Alternatywa jest taka, że teraz mamy trend scrollowania, który pochodzi od urządzeń mobilnych. Tak jak wykonujemy ten bardzo intuicyjny ruch na tablecie, tak to przenosi się do całego internetu. I użytkownicy są coraz bardziej przyzwyczajeni do tego, żeby scrollować stronę. Nie musimy już podążać z tym trendem, żeby jak najwięcej treści zmieścić na jak najmniejszym polu. Natomiast strona główna może być duża, rozbudowana, długa i użytkownik scrollując ją ma dostęp tak naprawdę do wszystkich najważniejszych treści, które chcemy mu zaprezentować. Czyli styl magazynów i katalogów. Zalety tego są takie, że nie ukrywamy kontentu. Jeżeli na przykład chcemy pokazać różne kategorie, to na stronie głównej możemy zaprezentować każdą z kategorii. Czyli użytkownik przeglądając ma pełen obraz tego, co znajduje się na stronie i co znajdzie w sklepie. Pokazujemy wszystkie ważne treści, nie chowając ich, tak jak w przypadku karuzeli. I tworzymy stronę, która jest pełna inspiracji. Czyli użytkownik, tak jak przeglądając katalog w wersji papierowej, ma pełen obraz tego, co sprzedajemy w naszym sklepie, dajemy mu inspirację do zakupów. Przykładem jest Chibo, które właśnie na wzór swoich papierowych katalogów, tam strona główna, jak i podstrona każdej kategorii, wygląda w ten sam sposób. Jest bardzo długa, tam to jest dokładne odzwierciedlenie wersji papierowej. Czasami nawet pojawia się po prawej stronie taki scrollbar, który pokazuje nam, w którym momencie jesteśmy, scrollując się po stronie. I tutaj mamy kategorie, linki do jakichś kontentowych podstron. I tak naprawdę dostęp do większości produktów, więc użytkownik nie musi klikać, wchodzić na podstronę, tylko scrollując ma pełen obraz tego, co mamy w danej kategorii. Kolejny element to duże, piękne zdjęcia. To jest coś bardzo oczywistego, zarówno nie tylko w sklepach internetowych, zarówno na stronach, jak i w sklepach. Jest ten trend dużych, pięknych zdjęć, które przyciągają użytkownika, mają go uwieść i skłonić do zakupów. Natomiast w sklepach internetowych jest to szczególnie ważne. Możemy te zdjęcia komponować w taki sposób, żeby pokazać nasze produkty w środowisku, w którym chcielibyśmy, żeby były używane w sposób, który może zachęcić właśnie użytkownika do tego, by dokonał zakupów. Więc fajnie skomponowane, duże, ładne zdjęcia. Tutaj jest przykład, to jest Target, który zdjęcia ma bardzo małe i tutaj na przykład jest dział ubrań. I te zdjęcia są naprawdę maleńkie. Użytkownik nie ma szansy tak naprawdę przyjrzenia się tego, co mamy do pokazania. Zupełnie inaczej jest w przypadku tego sklepu, to jest Edwin, też sklep z branży fashion, który główny fokus jest tutaj na zdjęciu. To zdjęcie też ma bardzo duży, fajnie działający zoom i tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne użytkownikowi już później, czyli wszelkie, cała specyfikacja, opis produktu, to jest oczywiście zamieszczone na stronie, natomiast główny fokus jest na zdjęcie. Czyli najpierw kusimy użytkownika tym dużym, fajnym zdjęciem. Kolejny element, który jest bardzo ważny, to wyszukiwarka. Tak naprawdę użytkownicy na stronie dzielą nam się zawsze na dwie grupy. W zależności od branży, od rodzaju sklepu, te liczby rozkładają się w różny sposób. Natomiast zawsze mamy grupę użytkowników, którzy są świadomi, przychodzą do naszego sklepu, bo wiedzą, czego szukają. I wtedy dla nich mamy wyszukiwarkę. Oni w jak najprostszy, w jak najłatwiejszy, najprzyjemniejszy sposób muszą zobaczyć wyszukiwarkę, wpisać w niej produkt, którego szukają i dotrzeć do niego w jak najmniejszej liczbie kliknięć. Druga grupa użytkowników to są użytkownicy, którzy nie wiedzą dokładnie, czego chcą. Chodzą do sklepu, bo mają określoną sumę pieniędzy do wydania bądź szukają inspiracji i dla nich właśnie jest ten styl katalogowy, są różne zestawy produktów, coś, co może ich zainspirować do dokonania zakupu. Natomiast ci użytkownicy, którzy wiedzą, czego szukają, potrzebują dobrze działającej wyszukiwarki. I tutaj, jak pokazują badania, nawet osoby, które cały czas łączą zakupy offline z online i idą do sklepu stacjonarnego, żeby produktu fizycznie dotknąć, zobaczyć,
One również szukają go później w sklepie internetowym i 64% korzysta z wyszukiwarki jak Google, ale aż 46% idzie bezpośrednio do wyszukiwarki sklepu. Dlatego wszelkie pomysły, które pojawiają się typu chowanie wyszukiwarki pod ikoną, jakieś różne animacje, wysuwanie się i chowanie wyszukiwarki, to nie jest, jak wynika z badań, najlepszy pomysł. Wyszukiwarka powinna zajmować centralne miejsce na stronie, być widoczna, najczęściej także na mobile. I tutaj na przykład strona H&M-u, która dla mnie była gigantycznym zaskoczeniem, nie posiada w ogóle wyszukiwarki, nawet wersja desktopowa. Można by dyskutować na ten temat, czy nawigacja jest tak jasno zaprojektowana, że użytkownik jest w stanie dotrzeć do produktu. Natomiast myślę, że każdy może mieć potrzebę po prostu wpisania konkretnego zapytania. Tutaj takiej możliwości użytkownik nie dostaje. Tutaj nieco bardziej, tutaj już pojawia się wyszukiwarka, ma ona nieco bardziej rozbudowany charakter, to jest sklep Home Depot i po wpisaniu konkretnego zapytania mamy link do wyników wyszukiwania, ale mamy także podpowiedzi, czyli pojawiają się zawsze, pojawia się te 6 produktów z danej kategorii, to są top produkty i one w jakiś sposób sugerują użytkownikowi to, co jest najczęściej wyszukiwane na stronie. Więc jest to już pewnego rodzaju podpowiedź, natomiast dwa przykłady wyszukiwarek, które dla mnie są najbardziej skuteczne i są najlepszym kierunkiem w projektowaniu teraz wyszukiwarki, gdzie główny fokus jest właśnie na wyszukiwarkę. Pierwszy przykład to Zara. I tutaj bardzo fajne jest to, że w momencie, kiedy zaczynamy wpisywać coś w wyszukiwarkę, kiedy kursor stanie w tym miejscu, cały kontent strony znika. Pełny fokus użytkownika jest na wyszukiwarce i my tutaj tylko wpisujemy, od razu real time pojawiają nam się wyniki wyszukiwania, a lewa kolumna staje się filtrowaniem. Więc założenie jest takie, że jeżeli użytkownik szuka czegoś na stronie, to my nie pokazujemy mu już nawigacji, wszelkich promocji, całego homepage, tylko cały fokus jest na wyszukiwarkę. Drugim bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest to, co stosuje MySpace. I jest to, na razie może być to traktowane jako gadżet, na pewno nie powinno zastępować głównej tej tradycyjnej wyszukiwarki, tego inputa wyszukiwarki. Natomiast tutaj dzieje się to w ten sposób, że jeżeli ja przycisnę jakąś literkę na klawiaturze, nie stając kursorem w inputcie wyszukiwarki, w ogóle nie zbliżając się do wyszukiwarki, po prostu zaczynam pisać, cała strona zamienia się na białą stronę prezentującą po wpisaniu czegoś wyniki wyszukiwania. I można powrócić do strony w ten sam sposób, po prostu kasując to zapytanie. To byłoby zbyt ryzykowne, żeby wyszukiwarka miała tylko taką postać, więc ten klasyczny input jest potrzebny, zwłaszcza dla niektórych grup użytkowników, mniej zaawansowanych, starszych. Natomiast jestem przekonana, że jest to trend. Może być to na razie traktowane, tak jak mówię, jako druga opcja, jako gadżet. Natomiast czasem stanie się to bardzo intuicyjne rozwiązanie, tak jak każdy przyzwyczajony jest już do menu w postaci hamburgera. Jest to bardzo oczywiste. Kolejna kwestia to recenzje i opinie. Jak pokazują wyniki, prawie 80% użytkowników ufa recenzjom zamieszczonym na stronie, ocenom, opiniom użytkowników w takim samym stopniu jak takim bezpośrednim poleceniom przez znajomych, rodzinę. Więc jest to bardzo duży procent użytkowników i to może pomóc podjąć ostateczną decyzję o zakupie, więc warto na stronie, tak jak robi to Amazon i bardzo dużo różnych stron, często korzystając z rozwiązań zewnętrznych, warto na stronie zamieścić taki plugin pozwalający na zostawienie opinii, na ocenę w postaci gwiazdek lub różnych innych komentarzy i później użytkownicy pod produktem mają konkretne opinie. Bardzo często takie rankingi robione przez dany sklep, jakieś top produkty, sugerowane produkty, to nie jest do końca wiarygodne narzędzie, bo użytkownicy myślą, że jest to coś, jakiś element promocji, że jest to kwestia marketingowa. Natomiast tym recenzjom użytkowników bardzo ufają, więc jest to fajne narzędzie, które może pomóc zwiększyć konwersję. Duży trend na ten rok to personalizacja, czyli ten rok i przyszły rok to są w e-commerce 2 lata pod znakiem personalizacji sklepów internetowych. I tutaj też, jak pokazują zrealizowane badania i research, jeżeli wyświetlamy użytkownikom personalizowane oferty, badamy ich zachowanie na stronie, zapisujemy to w historii ich zamówienia, to jakie akcje jakich akcji dokonują, zarówno w wyszukiwarce, jak i zakupy, to co ich interesuje na stronie. Można mierzyć to, w którym miejscu na homepage użytkownik się zatrzymuje, przy jakiej kategorii. Później wyświetlamy im na podstawie tego wszystkiego personalizowane oferty i w tym przypadku wskaźnik konwersji był 5,5 razy wyższy
niż w przypadku użytkowników O, którzy nie mieli tych personalizowanych ofert. Wróciła prezentacja. I tutaj zwłaszcza te sklepy, które mają szeroką gamę ofert, które mają dużo kategorii, które są wielobranżowe, nastawione na różnych użytkowników. Tutaj mamy użytkowników, którzy wchodzą do takich sklepów, ale na przykład zawsze dokonują zakupów w tej samej kategorii. Więc dla nich możemy przygotowywać personalizowane newslettery, personalizowane oferty, nawet ta strona główna może być dostosowana. Tak samo na przykład działy ulubione, czyli te favorites i wishlist mogą być personalizowane z nastawieniem na konkretnego użytkownika na podstawie jego zachowań w sklepie. Tutaj jeszcze jeden cytat, że im większe jest portfolio produktów, im szerszy jest zakres produktów w sklepie, tym trudniejsze jest ich przeglądanie i ta personalizacja może być takim pierwszym filtrem, który dzieje się automatycznie, nie jest dokonywany przez użytkownika, tylko my robimy to za niego i w ten sposób podpowiadamy mu, czego on może potrzebować, szukać i dajemy inspirację. Bardzo fajnie robi to Zalando. To jest najfajniejszy przykład, jaki moim zdaniem do tej pory jest w sieci. Czyli przeglądamy produkty, tutaj ten homepage jest, prezentuje nam produkty z różnych kategorii, jak i marki i w bardzo prosty sposób możemy decydować o tym, co nam się podoba, a co nie. Czyli jeżeli coś jest zupełnie tak, jak tutaj teraz użytkownik zrobił, jeżeli coś jest zupełnie nie w naszym polu zainteresowań i nie w naszym klimacie, możemy zwyczajnie zwinąć to, zamknąć tym krzyżykiem. Jeżeli jakąś markę lubimy, to klikamy na serduszko, dodając markę do ulubionych. I teraz w lewym górnym rogu, tak jak było przed chwilą, pokazuje się taka opcja odświeżenia. Czyli na przykład teraz mamy zapamiętane, że trzy produkty zostały zamknięte, trzy marki zostały polubione. Po odświeżeniu ta lista nam się zmienia, dostosowuje do naszych wyborów. Czyli na przykład jeżeli cztery razy zamknęliśmy sukienkę, która ma kolor czerwony, to mechanizm już wie, że najprawdopodobniej nie lubimy czerwonych sukienek i one więcej nie będą w podpowiedziach wyświetlane. Albo jeżeli polubiliśmy daną markę, to więcej produktów danej marki będzie tutaj wyświetlanych dla danego użytkownika, więc jest to bardzo fajna metoda personalizacji, bo z czasem im dłużej użytkownik porusza się na stronie, im więcej takich akcji i wyborów dokona, tym bardziej ta oferta będzie spersonalizowana i dostosowana do jego wymagań. Tutaj cytat Zalando, który mówi, że ich celem jest stać się stałym doradcą w dziedzinie mody dla naszych klientów i realizacji mobile first i personalizacja, to są dwie najważniejsze w ich strategii założenia. Drugi przykład to eBay i oni personalizują na podstawie wyników wyszukiwania, czyli wpisujemy jakieś zapytanie w wyszukiwarkę, następnie zaznaczamy, aby było ono brane pod uwagę przy personalizacji sklepu. Dodaje się to do naszej listy, czyli możemy decydować o tym, bo czasami wyszukujemy coś jedynie jednorazowo. To nie jest coś, czym się interesujemy na stałe, więc wtedy nie musimy tego dodawać, natomiast zaznaczając coś, żeby te wyniki wyszukiwania były zapisane w naszej wishliście, przy następnym wejściu tutaj mamy ostatnie wyniki wyszukiwania, te zapisane i możemy przesortować produkty w ten sposób. W jednakowy sposób, tak jak to było na Zalando, możemy pozbyć się tych produktów, które nas nie interesują, tak samo zwijając je, zamykając krzyżykiem. Czyli dajemy znać systemowi, co nie leży w gestii naszych zainteresowań. W ten sposób personalizujemy stronę. Dział must have to jest bardzo fajny dział inspiracyjny, który pojawia się na coraz większej ilości sklepów internetowych. Przede wszystkim podpowiadamy klientom w ten sposób, czego mogą potrzebować. Promujemy produkty, czy to nowe, czy popularne, czy jakieś produkty sezonowe. I kreujemy zestawy, takie inspiracje, zestawy pasujących do siebie produktów. W ten sposób możemy pokazać klientowi, tak jak robi to IKEA, bardzo fajny sposób od wielu lat. Ona pokazuje gotowe pokoje, gotowe pomieszczenia i gotowe wnętrza. Klikając na poszczególne produkty, możemy dokonać zakupu całego pomieszczenia, bądź wybrać to, co pasuje nam do naszych potrzeb. Natomiast oni pokazują pełen obraz tego, jak mogłoby wyglądać wnętrze skomponowane przez nich. Lub serwis taki designerski Pacamera, który też zawsze tworzy zestawy produktów i oni łączą produkty, które do siebie pasują pod względem kolorystyki czy pod względem stylu, w jakim zostały wykonane i też w fajny sposób podpowiadają komuś, jakie zestawy może skomponować. Ważny element w sklepach internetowych to hot deals, czyli możliwość wzbudzania emocji,
odliczania czasu do zakończenia promocji lub rozpoczęcia promocji, ponieważ te podejścia mogą być różne. To, że ograniczamy promocję czasowo, daje użytkownikowi poczucie takiej wyjątkowości, trochę presji czasu, tego, że decyzja musi zostać podjęta teraz. Kreujemy atmosferę podejmowania takich emocjonalnych decyzji i tego, co do czego użytkownicy są przyzwyczajeni. Tak naprawdę koncepcja pochodzi z telezakupów. I tam po raz pierwszy chyba pojawiło się takie promocje, które na przykład są we wtorek o 20. I to kreowało taką atmosferę, że użytkownicy czekają na ten wtorek 20, wiedzą, że na przykład są tylko 2 godziny na zakup. Często jeszcze liczba produktów jest ograniczona w tej promocji. To kreuje taką atmosferę wyjątkowości i skłania do podejmowania szybszych decyzji. Tutaj przykłady. Są sklepy, które mają na przykład taki stały dział Today Only i tam codziennie jest inny produkt wystawiany. Są promocje ograniczone właśnie na przykład, że zawsze pomiędzy 11 a 1. I tak jak tutaj mamy liczniki, które na banerach, na przykład na homepage, jeżeli jest taki licznik i ten czas naprawdę, tak jak tutaj, cały czas maleje, to bardzo działa na psychikę użytkowników i jest niezwykle skuteczne. Filtrowanie. Trudnym elementem, ważnym, aczkolwiek bardzo trudnym czasami do zaprojektowania są filtry. One pozwalają użytkownikowi na przeszukiwanie w najłatwiejszy sposób produktów i dotarcie do tego, czego on naprawdę potrzebuje. Przede wszystkim powinny być w widocznym miejscu, zarówno na mobile, jak i na desktopie. To jest czasami trudne do zrealizowania, zwłaszcza na mobile, i jest dużym wyzwaniem. Powinny być uporządkowane według ważności, stąd często pojawiają się na przykład filtry poziome, które są nad produktami, te 3 najważniejsze, które trzeba wyłowić, i filtry w lewej kolumnie, które dostarczają wszystkich pobocznych atrybutów i pozwalają na bardziej, na głębsze filtrowanie. I dają one użytkownikom możliwość jasnego wyboru, niepotrzebnie nie komplikują wszystkich opcji. Fajny przykład to jest sklep Answer, który filtr prezentuje w lewej kolumnie w bardzo widoczny sposób. Natomiast potem, jak jakieś filtry zostaną zaznaczone, wybrane, produkty przefiltrowane na liście, możemy kliknąć na baton zwin filtry i wtedy zmienia nam się grid strony, tak jak tutaj, i widzimy 5, a nie 4 kolumny produktów, co pozwala na to, na zmieszczenie większej liczby produktów na jednej stronie. Natomiast w każdym momencie mamy ten baton dostępny, możemy ponownie rozwinąć filtry i przefiltrować sobie produkty w inny sposób. I to są wszystko takie podpowiedzi, jeżeli chodzi o projektowanie sklepów, natomiast ostatnią sprawą, którą chcę poruszyć, jest performance, ponieważ biorąc pod uwagę projektowanie wszystkich elementów w sklepie i dbanie o to, aby wskaźnik konwersji był jak najwyższy, projektowanie strony głównej właśnie w sposób ten magazynowy, katalogowy, zamieszczanie tam dużej ilości kontentu, trzeba zawsze dbać o to, że musimy też pamiętać o performance naszej strony. I 40% użytkowników opuszcza stronę, jeśli czas ładowania się przekracza 3 sekundy. To nie jest dużo, jeżeli mamy dużo zdjęć, bo o tym też mówiliśmy, to trzeba wszystko zoptymalizować w taki sposób, żeby ten czas ładowania się był jak najkrótszy, zwłaszcza na mobile, gdzie mamy różne połączenia internetowe. I tutaj jeszcze jedne ciekawe liczby, że zmiana w bounce rate, czyli współczynnik odrzuceń strony, przekracza 100%, jeżeli czas ładowania się zwiększy niż 4 sekundy, i 150%, jeżeli przekracza 8 sekund. Więc to można sobie w łatwy sposób przeliczyć na wartość zakupów, tą liczbę opuszczeń strony. No i rzeczywiście czasami, jeżeli jest dylemat przed wstawieniem galerii 5 dużych, fajnej jakości zdjęć, a tym, że performance naszej strony jest na tyle słaby, że przekroczymy 4 sekundy, no to tutaj jakby odpowiedź jest jasna. Trzeba z czegoś zrezygnować na konto tego podniesienia performance. No i takie zdanie podsumowujące to, że good design is about solving problems, increasing numbers and having fun. Najfajniej połączyć te wszystkie 3 elementy, wtedy nasz sklep będzie skuteczny i przyjazny użytkownikom. Dziękuję bardzo i zapraszam do pytań. Czy są jakieś pytania? Na desktopie. Statystyki dotyczące karuzeli dotyczą desktopu.
Tak, w większości te liczby pochodzą z rynku amerykańskiego bądź europejskiego, bo tam część statystyk też była dla rynku europejskiego, nie specyficznie Polski. Natomiast no, ja zawsze jestem przekonana, że jakby rynek amerykański wyznacza nam trendy, więc patrzenie na te liczby daje nam pełen obraz sytuacji, jaka będzie u nas za 2-3 lata, czasami więcej. Więc pozwala wychodzić do przodu z designem. Nie, te rozwiązania, które prezentowałam tutaj dzisiaj, uważam, że są do wdrożenia już teraz. I tak jak na przykład Chibo, to jest wdrażane we wszystkich krajach, nie tylko w krajach zachodnich, więc jak najbardziej tak. I to, w jakim tempie rośnie liczba użytkowników urządzeń mobilnych w Polsce już teraz, wskazuje ten trend scrollowania i bez żadnych wątpliwości w designie szłabym w te rozwiązania katalogowo-magazynowe. Tak, to jak najbardziej. To tak jest w każdym elemencie, o którym mówią, bo tak samo na przykład wyszukiwarka jest niezwykle ważna w niektórych sklepach, na przykład elektronika, i mniej ważna w innych branżach, więc to wszystko trzeba bardzo indywidualnie zbadać na podstawie grupy docelowej i branży. Natomiast ten styl katalogowy moim zdaniem jest takim trendem i wyznacznikiem, który w większości branży będzie dobrze się sprawdzał. Najbardziej zalecałabym go w przypadku takich sklepów o bardzo szerokiej gamie produktów, o różnych kategoriach, czyli na przykład taki Amazon, gdzie mamy tego naprawdę dużo i gdzie wtedy ten styl katalogowy pozwala nam na pokazanie pełnej gamy produktów już na homepage. Natomiast w zależności od branży różne rozwiązania będą się lepiej lub gorzej sprawdzały. To oczywiście tak jak zawsze ze wszystkim. Halo. A czy masz w ogóle... Działa? Dobra. Czy masz w ogóle informacje odnośnie statystyk rynku polskiego pod kątem mobile'a? Bo na dobrą sprawę to, co pokazałeś Shopify, to są dane zresztą z zeszłego roku z wakacji. Natomiast pytanie, czy ktokolwiek robił badania pod kątem rynku polskiego? Bo ja mam daleko idące obawy, że ten współczynnik nie będzie 50-50, tylko będzie znacznie niższy. Jeżeli chodzi o ruch na stronach, tak? Mówisz o tym wykresie kołowym? Tak, jak najbardziej. Nie, nie dotarłam do takich statystyk też. I też podejrzewam, że będzie nieco niższy. Natomiast na pewno wskaźnik wzrostu jest podobny. Jest, dlatego że Polska znajduje się chyba na trzecim miejscu w Europie pod kątem wzrostu wykorzystania urządzeń mobilnych. Więc tutaj wskaźnik wzrostu będzie bardzo duży. A powiedz mi, co dla ciebie znaczy nieco niższe? Bo tam było 50%, a nieco niższe to jest 30%, czy to jest 10%, czy to jest 15%? Nie wiem, tak jak mówię, nie dotarłam do statystyk. Mogę tylko szacować. Wydaje mi się, że może być to nawet poniżej 30%. Okej, dziękuję. Procent, a jaka była próba? Okej, no to chyba dobrze strzeliłam. Z naszych badań wynika, że w tej chwili rozwiązanie na polskim rynku, jeżeli chodzi o karuzele, jest jeszcze wciąż używane i popularne. I tak naprawdę klientów, jeżeli są przyzwyczajeni do karuzeli, trzeba edukować. Czyli nie nagła zmiana, czyli rezygnujemy z karuzeli, tylko karuzela plus jeszcze content pod spodem, nauczenie, że coś tam pod spodem jest. Także statystyki pierwszego slajdu, jak i poszczególnych, do piątego nawet klienci przeklikują się, więc mamy statystyki, że jednak tam czekają na to, co jest dalej, bo przewijają się dalej. Tak, przewijają. To znaczy, karuzele na pewno są popularne, to z tym się zgodzę, to na pewno. Częściowo motywy są takie, że jest to kwestia przyzwyczajenia, częściowo jest to też powierzchnia reklamowa dla wielu sklepów.
więc też z tego nie jest łatwo zrezygnować. Dobrym rozwiązaniem jest to, co mówisz, czyli takie przejście stopniowe, czyli właśnie karuzela, stopniowo z niej rezygnujemy, dodajemy content na homepage, przyzwyczajamy użytkowników do tego, żeby scrollowali, dajemy jakieś hinty, jakieś strzałeczki, jakieś podpowiedzi na początek. Natomiast można też pójść w większą rewolucję, to też zależy od grupy docelowej, bo jeżeli to jest branża fashion i jeżeli grupa docelowa jest młoda, to tutaj możemy sobie na dużo więcej pozwolić. Dokładnie. Proszę bardzo. Taki krótki eksperyment myślę, że warto by było zrobić, bo karuzela to jest zwykle jakoś tam z Eli robiona, więc przy przełączniku na tym, na smartfona to po prostu rozbicie to Eli jako listę scrollowaną, a nie jako przesuwane na boki. I zobaczcie, że to jest dużo fajniejsze rozwiązanie, tak naprawdę nie jest potrzebna żadna rewolucja, tylko wystarczy po prostu ten przełącznik inaczej ustawić i to załatwia sprawę, bo na smartfonie skorzystanie z karuzeli, no to jest kaszana. A jeszcze jest druga sprawa, że to jest, tam są bardzo często skalowane napisy, jakieś tam rozety z obniżkami i o ile to tam na desktopie w proporcji jakieś tam 16:9 to jeszcze wygląda, to na smartfonie to już w żaden sposób nie chce wyglądać, więc to jest tam jeszcze druga historia, jak tak sobie tak naprawdę z tym poradzić. Że to powinien być inny format pod to scrollowanie, bo tam jest jakiś oczekiwany bardziej obraz pionowy. No i teraz, żeby nie dochodziło do sytuacji, że trzeba teraz cztery formy graficzne do jednej promocji robić na wczoraj, no to jest tutaj duże wyzwanie i ja tutaj nie bardzo widzę jakieś dobre rozwiązanie tego pomysłu. No tak, niestety z doświadczenia muszę powiedzieć, że najczęściej są to dwa formaty. Poziomy na desktop i pionowy na smartfon, które są przygotowane jako kreacje graficzne w kampaniach. No ale ciężko z kolei jest na tablecie wygląda tam... Tak na tablecie jeszcze można sobie z tym poradzić, natomiast już ta druga forma na smartfon najczęściej jest konieczna i ciężko to obejść w jakikolwiek sposób. No ale powoduje to na przykład wyświetlenie na smartfon, na tablecie w pionie tak, no nie do końca to dobrze zrobione jest, no bo teraz tak, jak to postąpić z rozdzielczością? Na smartfona można sobie tak naprawdę przeoszczędzić tamtego miejsca i ten obraz może tam ważyć, nie wiem, 40-50 kilo nawet z napisami, ale jeżeli to samo będziemy próbowali pokazać na tablecie, no to tak naprawdę źle wygląda, no i to teraz... Tak naprawdę jeszcze nie widziałem dobrego pomysłu u nikogo, jak sobie poradzić z takim tematem szybko. No tutaj możemy albo operować liczbą kolumn i w ten sposób operować rozwiązanie bardziej, wykorzystywać te kreacje smartfonowe. Ale tą pierwszą karuzelowy design tak naprawdę no to on powinien być na 100% szerokości urządzenia. Tam, czy powiedzmy na tablecie powinien być z jakimiś, na desktopie z jakimiś marginesami. Natomiast jeszcze nie widziałem dobrego rozwiązania tak naprawdę. Tam gdzie są fajne mobilne, no to tak naprawdę kończy się na przełączniku na cztery formy graficzne trzeba przygotować, żeby to coś fajnego z tego wyszło. No. Zgadzam się. A to zawsze niestety jest na tak wczoraj jest. I to... Więc to jest wybór między tymi czterema kreacjami, co dokłada pracy i co jest ciężkie do wykonania i do wyegzekwowania najczęściej też od agencji, które dostarczają content, a tym, że musimy iść na pewne kompromisy i to nie wygląda idealnie na przykład na tablecie, tak. Ja bym zrobił casting na najlepsze rozwiązanie. Niestety skończył się mój czas, dostałam taki znak świetlny i także bardzo dziękuję za wysłuchanie i za dyskusję. Dziękuję.